narracja typu Balcerowiczowskiego jest pewnym folklorem, mówi profesor Marek Belka, i uważa, że należy opodatkować najbogatszych i przepływy kapitału. I jeszcze jeden cytat. Kończy się ścieżka rozwoju oparta na ultraniskich kosztach pracy. Co pan na to? No, proszę zauważyć, że słowo folklor jest obelgą. No, Belgami, no chyba, że ktoś lubi Cepelia lub uważa, że zespoły ludowe. Ja akurat nie mam nic przeciwko temu w kulturze. Natomiast każdy normalny człowiek powie, że to jest odnośnie metody. No w Polsce, w polskiej debacie politycznej za dużo jest inwektyw w stosunku do meritum. A co to meritum, to ja rzuciłem okiem, bo nie miałem czasu tego przeczytać, ale widzę, że to nabiera rozgłosu, ta wypowiedź Marka Belki, więc najprawdopodobniej wypowiem się na piśmie i nie dlatego, że tego rodzaju wypowiedzi pod moim adresem ze strony Marka Belki jakoś na mnie wpływają, bo dostatecznie dużo ludzi, do których mam szacunek, no darzyło mnie uznaniem, tylko jak widzę ze względu na wpływ społeczny. Otóż jak rzuciłem okiem na jeden fragment, to ja widzę, to jest cała tyrada antyliberalna. Do tego się sprowadza no cała dobrze. Wypowiedź. Teraz profesora. Co to jest, proszę państwa, co są te zmiany w kierunku liberalnym? To są zmiany zmniejszające interwencje polityków w gospodarce. Własność prywatna, a nie własność państwowa, nawet jak wprowadzamy ją pod hasłem polonizacji. Banków, mniej szkodliwych przepisów, prawda? Lepszy wymiar sprawiedliwości. To jest to, co w normalnym języku rozumiemy przez kierunek liberalny. Otóż wiemy z doświadczenia, że wszystkie kraje, które zmierzały w kierunku liberalnym, to znaczy poszerzania wolności gospodarczej w ramach prawa i utrzymały się na tym kursie, zyskały. Nawet Chiny poszły w kierunku liberalnym, chociaż nie są w pełni liberalne, na pewno nie w polityce. A kraje, które poszły w przeciwnym kierunku, na przykład Grecja, to jest klęska gospodarcza. Hiszpania. I ja na podstawie rozległych badań twierdzę, że nie ma żadnego kraju, który poszedłby w kierunku antyliberalnym, to znaczy zwiększania interwencji politycznej w gospodarce, i źle na tym nie wyszedł. W tej sytuacji, jeżeli prezes NBP-u, obdarzony na dodatek tytułem profesora, wpisuje się w kampanię antyliberalną, to jest ogromne szkodnictwo społeczne, bo on niezależnie od swoich intencji forsuje to, co ich tak w Polsce jest zbyt silne. My mamy przecież kampanię wyborczą, w której mamy silny nurt antyroszczeniowy, zresztą wspierany przez rozmówców z Gazety Wyborczej Marka Belki. I teraz kto na tym prądzie najbardziej do tej pory zyskuje? No PiS. Niezależnie od intencji. Ja mówię, nie wpisuję intencji, mówię o skutkach. To jest wpisanie się Marka Belki w kampanię wyborczą. I to po stronie roszczeniowej.